prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej promocji i powiększ swoje oszczędności o 2,5%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Podróże to nie tylko odkrywanie i doświadczanie nowych miejsc. Podróże powodują, że mamy okazję bliżej poznać samych siebie. A jeśli podróżować, to tylko z Polimexem, który oferuje bilety, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki grupowe, rejsy oraz wczasy all-inclusive. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Szukanie najlepszej raty hipotecznej może być frustrujące. Jak znaleźć tę najlepszą? Okazuje się, że łatwo. Oto trzy oferty kanadyjskich instytucji finansowych. A oto oferta Polskiej Credit Union. Prawda, że imponująca? Ale to nie wszystko. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Pamiętaj, że będąc członkiem Polskiej Credit Union, należysz do ekskluzywnego klubu. Nie zmarnuj tej szansy i skontaktuj się z nami już dziś. A jeśli nie masz czasu, to jeden z naszych pracowników przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez telewizję Trwam. W ubiegłą niedzielę, 17 września, w 78. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych. Dziś na placu apelowym Muzeum Katyńskiego sprawowana była uroczysta msza święta z udziałem przedstawicieli polskiego rządu, m.in. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek, podkreślał, że czas agresji możemy określać jako czwarty rozbiór Polski. Najpierw potajemnie został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, czego następstwem był rozbiór Polski pomiędzy dwa totalitarne państwa. Niemcy i Rosję. Na terenach, które okupowała Armia Czerwona, dla Polaków nastał czas wielkich prześladowań. 17 września to także Światowy Dzień Sybiraka. Związek Radziecki zesłał na Syberię i w inne rejony ZSRR tysiące naszych rodaków. Jak dodał ksiądz biskup, konieczne jest zachowanie pamięci o ofiarach tych zbrodni oraz tułaczym losie Sybiraków. W otchłani stalinowskiego szaleństwa znikały całe polskie rodziny. Nie pozostawał nikt, kto mógłby podjąć obowiązek przekazania prawdy następnym pokoleniom. Bracia i siostry, należy przypominać wydarzenia z przeszłości. Obecny na uroczystości historyk profesor Wiesław Wysocki przekonuje, że Związek Radziecki nie poczuwa się do winy za tamte okrucieństwa. To jest zbrodnia, za którą nigdy Sowieci nie odpowiedzieli. Co więcej, oni do dzisiaj twierdzą,
że tylko brali pod opiekę ludność białoruską i ukraińską. To kłamliwy obraz historii, dodaje historyk dr Robert Derewenda. To była agresja nie mniejsza od agresji niemieckiej z 1 września. Sowieci nie tylko atakowali placówki Korpusu Ochrony Pogranicza, ale w brutalny sposób zajmowali polskie miasta i polskie wsie i zagarnęli niemal połowę Polski. Również i dziś Polska musi bacznie przyglądać się ruchom Moskwy. Pokazują to rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-17 tuż przy naszej granicy. Obecnie strzegą jej wojska NATO dzięki decyzjom podjętym na szczycie sojuszu w Warszawie. NATO jest więc istotnym elementem obronności naszego kraju. Mimo to warto wyciągać wnioski z historii. Związkowcy z Solidarności sprzeciwiają się ingerencji Komisji Europejskiej w obniżanie wieku emerytalnego. Swoje stanowisko wyrazili tydzień temu na manifestacji w Warszawie. Kierownictwo związku wystosowało do komisji specjalną petycję. W samo południe pod warszawskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej przybyli członkowie niezależnych samorządnych związków zawodowych Solidarność z całego kraju. Powodem spotkania była wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Unijnemu politykowi nie podobała się między innymi różnica w wieku przechodzenia na emeryturę kobiet oraz mężczyzn. Jak stwierdził, jest to dyskryminacja. Słowa te obalił przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce to nie jest dyskryminacja, to jest przywilej polskich kobiet, które ciężko pracują na 2 etaty. NSZZ Solidarność przygotowała petycję do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, w której zaprotestowała przeciwko ingerencji Komisji w sprawy polskie. Jej treść odczytał zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz. Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych do zajmowania się polskim wiekiem emerytalnym, który jest suwerenną decyzją polskich obywateli. Żądamy uszanowania tej decyzji i wzywamy Komisję do zaprzestania nacisków i działań nękających wobec Polski. Petycję protestacyjną przekaże w Brukseli Ryszard Czarnecki. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego poparł tego typu działania. To potrzebny głos, potrzebna demonstracja, bo my wiemy, że Unia Europejska, że Komisja Europejska, jeżeli się cofa, to pod pewną presją. To pan Timmermans chce decydować, kiedy polska pielęgniarka, kiedy pani pracująca na kasie w zachodnim hipermarkecie będzie mogła przejść na emeryturę. Na to nigdy nie pozwolimy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin przekonuje, że Komisja nie bierze pod uwagę podstawowego przywileju tych zmian. Komisja Europejska stara się nie dostrzegać również tego faktu, że polskie przepisy nie wprowadzają przymusu przechodzenia na emeryturę w wieku 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a jedynie stwarzają taką możliwość. Takie zróżnicowanie wieku emerytalnego to jeden z elementów dobrej zmiany zapowiadanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Podpisy były na reformę ponad 100 tysięcy. Podpisów zebrano, a w tej chwili Unia Europejska zaczyna nam to blokować i nie powinna nam tego blokować, bo to jest decyzja wolnego kraju Polski. My kobiety jesteśmy w Polsce szanowane i doceniane, a nie zrównać wszystkich. Zawsze jest żona, kobieta i mąż, mężczyzna. Prawo do wcześniejszej emerytury zacznie obowiązywać od 1 października tego roku. Matka Sprawiedliwości Społecznej, nauczycielka miłosierdzia. Pod takim hasłem jak co roku w 3 niedzielę września na Jasną Górę przybyła ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita wrocławski, krajowy duszpasterz ludzi pracy, ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę po raz pierwszy została zorganizowana przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w 1983 roku dla robotników Huty Warszawa. Rok później wszyscy zostali zaproszeni na Jasną Górę, gdzie modlili się o dobrą i godną pracę oraz sprawiedliwe traktowanie pracowników. Dziś pątnicy razem z rodziną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przybyli na jubileuszową 35. pielgrzymkę, by modlić się i dziękować za bezpieczną pracę. Wierzę głęboko, że to, z czym wczoraj modliliście przed Najświętszą Panienką i dzisiaj składacie, będzie spełnione. Może nie dzisiaj, chociaż niektórzy już. Może za 2 dni, za 3, a może po latach. Ale zobaczycie, że wasze
Głosy, wasze prośby zostały usłyszane. Przekonywał Marek Bogusz, przewodniczący zarządu regionu Podbeskidzie, organizator tegorocznej 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Zgromadzonych powitał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, ubolewając nad tym, że nie wszyscy mogli dzisiaj przyjechać. Wielu z nas, szczególnie kobiet, muszą pracować i to pracować w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję, że 500+ to nie wszystko. Dopełnieniem tego programu jest dbałość o rodzinę. Swoje słowa do ludzi pracy skierował też prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik. Zauważył, że ideały Solidarności są fundamentem wolnej Polski i zobowiązującym dziedzictwem marzeń i ofiarności milionów Polaków, którym nie chodziło o partykularne interesy, ale o dobro wspólne. Jest wymowne, że na czele postulatów sierpniowych z 1980 roku, które stały się już światowym dziedzictwem, znalazły się żądania dotyczące wolności, prawdy, ludzkiej godności, a dopiero na dalszych miejscach sprawy bytowe i materialne. Na jasnogórskim szczycie zebrało się około 25 tysięcy ludzi. Powitał ich przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligura. Podkreślił, że rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu papieskimi koronami przypomina o królowaniu Maryi w naszym życiu. Dziś jej koroną stali się ludzie pracy jako piękny, żywy klejnot zdobiący jej skronie. Ona, Matka Sprawiedliwości Społecznej, jest dla nas nauczycielką miłosierdzia. Podpowiada nam, jak dobra mama, co czynić, co zmieniać. Modlitewne czuwanie przed Maryją jako Matką Sprawiedliwości Społecznej jest bardzo ważne dla tych, którzy troszczą się o prawa pracownika, warunki pracy, rolę związku zawodowego, etos i sprawiedliwość. To pozwala dostrzec w niej również nauczycielkę miłosierdzia. Trzeba sobie wpierw uświadomić, że możemy ją nazywać nauczycielem wspomagającym w szkole Jezusa. Wiemy, że nauczyciel wspomagający pojawia się w klasach trudnych, integracyjnych i tacy jesteśmy. Ludzie, którzy są w szkole Jezusa, ale są wciąż słabymi uczniami. Podkreślał w wygłoszonej homilii biskup diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup Roman Pindel. W Łodzi odbyły się uroczystości 45-lecia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Organizacja zrzesza osoby, którym udało się przeżyć zbrodniczą okupację. Łącznie w trakcie II wojny światowej śmierć poniosło 2 miliony polskich dzieci. Pomnik pękniętego serca w Łodzi. Miejsce symboliczne, bo upamiętniające tragiczne losy polskich dzieci w okresie II wojny światowej. Łącznie w czasie wojny śmierć poniosło 2 miliony polskich dzieci. 200 tysięcy dzieci zostało zgermanizowanych. Tysiące z nich przeszło przez obóz przy ulicy Przemysłowej, utworzony na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta. To był obóz pracy. To było 8 tysięcy polskich dzieci, które ciężko pracowały. Zresztą poddawane były też różnym eksperymentom. Tych, którzy przeżyli zbrodniczą okupację, dziś zrzesza Stowarzyszenie Dzieci Wojny, obchodzące w tym roku swoje 45-lecie. Dzieci wojny w Polsce są osobami, którym udało się przeżyć straszne dni okupacji. Jesteśmy żywą pamięcią. Żywą pamięcią obnażającą prawdę o niemieckich zbrodniach w okresie II wojny światowej. Obóz przy ulicy Przemysłowej przeznaczony był dla dzieci od 8 do 16 roku życia. Trafiały tu jednak nawet dzieci dwuletnie. Do ZUS-u wciąż napływają wnioski o przejście na wcześniejszą emeryturę. Swoje podania złożyło już blisko 160 tysięcy Polaków. 1 października wchodzą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przyszli emeryci mogą składać wnioski od 1 września. Zainteresowanie jest bardzo duże. ZUS przyjął już ich 158 tysięcy, z czego 30 tysięcy wpłynęło w pierwszych dwóch dniach.
Uprawnionych do przejścia na wcześniejszą emeryturę jest ponad 330 tysięcy osób. Państwo zachęca jednak Polaków do pozostania na rynku pracy. Wiele osób deklaruje taką chęć. To około 20% uprawnionych emerytów. 30% jeszcze nie zdecydowało, czy wybrać emeryturę, czy pozostać na rynku pracy. Tym, co może zachęcić do kontynuowania zatrudnienia, jest zwiększenie przyszłej emerytury o około 8% rocznie za każdy przepracowany dodatkowo rok. Szacuje się, że na realizację obniżenia wieku emerytalnego w latach 2017-2021 ZUS potrzebuje dodatkowo 55 miliardów złotych. Rząd zapewnia, że jest gotów do wypłacenia emerytur. Zatrzymania w aferze SKOK Wołomin. Do aresztu trafił były prezes SKOK-u oraz przewodniczący Rady Nadzorczej, który w przeszłości był oficerem WSI. Zatrzymano także członków zarządu spółki, do której należała telewizja TVF, współpracująca ze SKOK-iem Wołomin. Wyprowadzenie ponad 3 miliardów złotych ze SKOK Wołomin to jedna z największych afer finansowych ostatnich lat. Zarząd SKOK-u na podstawie sfałszowanych dokumentów udzielał wysokich pożyczek wybranym podmiotom. Zabezpieczeniem kredytów były niewiele warte nieruchomości. Z wyłudzonych środków finansowano m.in. telewizję TVR. Dlatego wśród zatrzymanych w ostatnich dniach jest były członek zarządu spółki Dominik D.V. Wobec innego członka zarządu tejże spółki, Tomasza S., zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych i nadzór policyjny. Śledczy ustalili, że głównym pomysłodawcą wyłudzania kredytów ze SKOK-u Wołomin był Piotr P., były oficer WSI, a w PRL-u funkcjonariusz kontrwywiadu wojskowego. Mężczyźnie postawiono 679 zarzutów oszustwa na łączną kwotę 1,353 mln złotych oraz 87 zarzutów prania brudnych pieniędzy. Piotr P. trafił na 3 miesiące do aresztu. Kolejna zatrzymana osoba to Mariusz G., były prezes SKOK Wołomin. Jemu prokuratura stawia 539 zarzutów doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 660 milionów złotych. Łącznie prokuratorzy stawiają zarzuty 723 osobom. Akty oskarżenia skierowali do sądów przeciwko 225 osobom. 90 z nich już zostało prawomocnie skazanych. To głównie tak zwane słupy, które zaciągały kredyty.